Ajajajaj, samba maja. Samba, ja nienawidzę ciebie. Ja nienawidzę ciebie. Witam w MDMR. Moi drodzy, tym razem wyjątkowo nie będą miniaturki, miały być miniaturki, będą drugi tydzień z rzędu. Dlaczego? Ponieważ zaraz jadę do gościa, z którym będę robił miniaturki. Fajnie by było jednak, żeby one się trochę różniły i była taka przestrzeń. Więc mam nadzieję, że mi wybaczycie, tym bardziej, że raz już miniaturki były dwa razy z rzędu, więc teraz wracamy do normalnej numeranci, tej takiej ludzkiej, fajnej, superanckiej. To nawet nie jest mem, to jest po prostu zdjęcie, kurwa, jakichś chorych pojebów przebranych za Tinky Winkiego, kurwa, z tych, jak oni się nazywali. Teletubisie. Ostatnio widziałem gdzieś zdjęcie tej laski z Teletubisiów, która grała słońce. To słoneczko co robi? To ona już ma kurwa 20 lat chyba, czy tam 18 i... Można ją legalnie ruchać. Dziewczynkę ruchać ze słoneczka z Teletubisiów. Czy to jest taka wsteczna pedofilia, Mateusz? Polemizowałbym. Mateusz by polemizował. No. Zeus, praktycznie Bóg Bogów, Hades, Bóg Zmarłych, Posejdon. Ej, on wygląda jak Robert Makłowicz, kurwa. To samo jest z Aquamanem. Wszyscy zawsze się śmiali z Aquamana. Aż do momentu, w którym to było w Entourage, Vinny Chase zagrał Aquamana i tam już było, że o, spoko, on by tak pasował. I chyba wtedy twórcy wpadli na to, że Jason Momoa będzie takim zupełnie kimś na odwrót, kimś, kto będzie idealnie pasował na Aquamana, bo w końcu jest tam z Hawajów czy z czegoś tam, Nowej Zelandii, ja nie pamiętam dokładnie skąd on jest, żeby odciąć się od tego wizerunku, tego blond chłoptasia, który wygląda jak taki mały nazista, kurwa, pływający z delfinami. Ale wiesz, że to był Makłowicz? No to mówię, że wygląda jak Makłowicz. No, to jest Makłowicz. Ale to jest prawdziwy Makłowicz? I on tak umiał trzymać te delfiny, a co, nie gotuje, kurwa, w tej wodzie? A, gotuje je w wodzie, bo widać, że bulgocze, woda zagotowała się. No, proszę państwa, tu mamy taką habsburską potrawę z delfinów. Gdy wygrywasz mecz o 3 w nocy i słyszysz odgłosy rodziców klaszczących ci za ścianą. Wyobrażam sobie, they love me. Że ktoś tak może pomyśleć sobie, że rodzice tak klaszczą za ścianą z jakiegoś dziwnego powodu. Bo oni się modlą i klaszczą. Mama cały czas mówi: o Jezu, o Jezu, o Jezu. Doniesie pan złotówkę później? Jasne. Nie, ale złotówkę? Naprawdę? Kurwa, to tak nie puszczają, kurwa, ze złotówką. 10 groszy okej, ale ze złotówką nie przypominam sobie, żeby tak puszczali. Znaczy, oczywiście w sklepach, gdzie się wszyscy znają, to jeszcze jest zeszyt, prawda? Na zeszyt można. My cum sock finally grew up. Moja sperma w skarpecie w końcu urosła. Ale wyobraźcie sobie, że... Takiego homunculusa, kurwa, w tej skarpecie hodujesz, naprawdę. Musisz tam wbić żółtko z jajka, pospuszczać się parę razy i zobaczyć, co wyjdzie. Chris, was, ich esse, was, Suppe, okay, ich bin glücklich, es ist danke, bon appetit, es ist danke, dzięki. Zajebisty dubbing byłby z tego. W ogóle ten gość, nie wiem czy wiecie, ale on jeździł w pewnym momencie po dyskotekach, kurwa, w Polsce i jakby zapraszali go na imprezy, za które mu płacili oczywiście tam, pewnie dostawał jakiegoś tysiaka czy coś i można było z nim zjeść zupę, kurwa, na tej imprezie, kumacie. Zajebista sprawa. Chris. Europejczycy 2 tygodnie temu śmieszkujący z koronawirusa. Europejczycy teraz. No nie, no dalej się śmieszkuje, przynajmniej w Polsce. Kurwa, robicie taką panikę niepotrzebnie. Oczywiście, że trzeba profilaktycznie się zabezpieczać. Tak jak przed, kurwa, każdą inną chorobą, przed grypą, szczepić się, robić, kurwa, myć ręce i tak dalej. I róbcie to po prostu. I można je śmieszkować i nie umierać. Proste. A, i nie mieć 60 lat. Czy pamiętasz może, gdy będąc w kościele zamiast modlić się w głowie, to miałeś tam przeróżne myśli? To są te memy właśnie z cyklu takiego zapalonego, kurwa, gościa, który chce ci coś powiedzieć i mówi to z błędami ortograficznymi. To chyba gotik jest, nie? Czy coś takiego? Nie wiem, bo ja nie grałem nigdy w gotika, moi drodzy. Ale tak było, ja chodziłem kiedyś do kościoła, jak miałem tam z 8 lat, to chodziłem, kurwa. Dopiero jak miałem 9, to przestałem, bo Scooby-Doo leciał, kurwa, wtedy o 12 w niedzielę, więc wolałem Scooby-Doo oglądać. Tak, no miało się przeróżne myśli, pamiętam. Jak w życiu, kurwa. Ja miałczę do kota. Mój kot słyszący, jak robię 10 błędów gramatycznych w jednym tylko miałknięciu. Miau! Miau, 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 miau. Każdy, kurwa, 9-latek o tym myślał. Get in, time to sex. Kurwa, ruchajcie w zygzaku McQueenie. Ja pierdolę.
pierdolę. Jakie to by było straszne, kurwa. Zamach na dzieciństwo, a potem zostaje guma na gumie. Tam może dwa razy pęknąć guma, serio. Me, can I go to the bathroom? Teacher, why didn't you go during break? School bathrooms during break. Tak nie jest, kurwa. Nie ma tam, kurwa, jakichś irbisów. Te ziomki, które tam tak stoją, to mogłoby być. Ale, kurwa, poroże jelenia wychodzące z kimla. Chociaż my kiedyś schowaliśmy koledze... Świstaka w plecaka. Wyjebaliśmy mu wszystkie rzeczy i wsadziliśmy świstaka. I on tak otworzył ten plecak. Taki świstak, kurwa, tak stał. Ja się prawie zezrał, zezrał. No i Ferris, kurwa. No to... To tutaj wygląda jak takie spotkanie Ferris, kurwa, w Berlinie, w jakimś dziwnym, obskurnym miejscu, które całe się lepi, podłoga się lepi, to nie jest browar. Pierogi z grzybami nadają nowy sens twojej lodówce. O Jezu, ile razy, kurwa. Zdarzało nam się z Olą mieć, jak na przykład mieszkaliśmy u naszego znajomego kiedyś na samym początku, właściwie mieszkania naszego wspólnego w Warszawie, to zdarzało się, że był tam garnek, którego baliśmy się już otwierać, bo wiedzieliśmy, że jak się go otworzy, to trzeba będzie go posprzątać, a że tam już, kurwa, rozwinęła się taka kultura bakterii. Że ja myślę, że koronawirus przy tym to, kurwa, mały pikuś. Zażyłem nową pigułkę, która przyspieszyła mój mózg, więc jesteś teraz mądry? Jestem głupi szybciej. To jak z Gambola w ogóle wyglądają te postacie, te żyły jak z Gambola. I tak by do Gambola to pasowało. To jest nawet śmieszne po prostu. Jestem głupi szybciej. Mamo, dlaczego? Dlaczego mój siurek robi się sztywny i boli? Boli mnie, gdy tylko myślę o Bartku, czemu? No to są te memy, o których mówiłem właśnie, taki podniecony tok myśli, kurwa, jakiegoś kilkulatka. Dlaczego się robi siurek? Kurwa, bo to jest grzech, trzeba go odciąć. Sześcioletni ja tłumaczący mojemu psu, że jeżeli do mnie przemówi, to będę trzymał to w sekrecie, mój pies. Ale tak było, tak, słuchaj, jest ta, kurwa, Wigilia. Powiedz coś do mnie, ja naprawdę tego nikomu nie powiem, że to powiedziałeś. A potem, kurwa, kończy taki osioł ze Shreka, który się tylko odezwał i go sprzedali. Kiedy ludzie z Łodzi zastanawiają się, dlaczego tylko jeden samolot przyleciał zdezynfekować miasto. Tylko dlaczego dezynfekuje tego koronawirusa jakimś grzybem? Super, jakiej pumy? Tej, co ma jaja z gumy, co? Gość musi naklejać coś takiego, a dlaczego, o co chodzi, ku? Nie. Porno w drugą stronę byłoby zabawne w chuj. Daj wytrę ci twarz. Odkurzanie kutasem. Mój chuj. Ja chcący zwalić konia szósty raz w ciągu 2 godzin. Słuchajcie, no czasami się człowiekowi nudzi. Picka zjedzona, kot na kolanach, przypomnę, koń zwalony. Kiedy myślisz, że to koronawirus, a okazuje się, że to rak, normalnie ulga, że weź. Nie ma co się śmiać, bo tak, ale przynajmniej tym programem możemy wyleczyć tego raka, prawda? To były wszystkie memy z grupy z dupy Nators, a teraz te, które ja sobie gdzieś tam znalazłem. Jolanta Turczynowicz-Kieryło, to nawet nie jest ona. Jest Luis Suarez, kurwa, który ugryzł. Nie pamiętam, jak się ten Włoch nazywa, kurwa, ale ugryzł go. Ła, mój niezu. Dlaczego Jolanta Turczynowicz-Kieryło? Co do chuja? Może David Gahan rozważa założenie Depeche Mode? No słuchajcie, to jest albo Lech, albo Jarosław Kaczyński. Teraz nie wiem, który. Wydaje mi się, że to jest jednak Jarosław Kaczyński, ale naprawdę wygląda tutaj jak David Gahan z Depeche Mode. I ubrany jest też jak oni, kurwa, wszyscy tam w Depeche Mode w tamtych czasach. 21 równa się 3 razy 7. Top 10 działań matematycznych. 2. Mnożenie. Ostatnio były te listy top 10 Polaków i zawsze było tam z błędem, że dawali na przykład Krzysztofa Krawczyka, ale to był tak o Hemingway, a tutaj jak widzicie top 10 działań matematycznych, w ogóle taka lista. Słuchajcie, mam dla was dzisiaj super listę, top 10... Top 10 liczb. Werner de Herzog, Sega. No słuchajcie, to jest Werner Herzog, taki reżyser, który robił... Robił filmy, dosyć znane filmy, kurwa, robił. I jest tutaj przedstawiony jako... Sonic the Hedgehog. Jest to rzecz nawiązująca oczywiście do Sonika, do gry na Sedze i do tego, że w ogóle Sonic jest strasznie memiczny, sami doskonale wiecie. A Werner the Herzog... No mnie to jakoś wewnętrznie bawi. Lekarze, kiedyś. Zajebista ptasia maska, piękna laska Alfonsa, niezaprzeczalnie najlepsza postać w Darkest Dungeon, to prawda? Przepisuje pacjentom kokainę, mając dziób wypchany po brzegi ziołem. Dziś, nudny biały płaszcz, stare MP3 na karku. Przepisuje jakieś gorzkie gówno.
Widzicie, tak się zmienili lekarze. Kiedyś była dżuma, teraz jest koronawirus. Proste. Hello, would you like dick pics? No, thank you. Okay, sorry for offering. Thanks for asking first. No problem. The world, if that was our messages. Tak by wyglądał świat, gdybyśmy tak sobie wysyłali, kurwa, wiadomości. Nie, po prostu zdjęcia chuja. Ja wam żadnego zdjęcia chuja nie wyślę. Wy też lepiej nie wysyłajcie mi zdjęć chuj, bo i tak nie zwalę do nich konia. Nie martwcie się o to. Widzimy się w następnym odcinku. Następny odcinek będzie z gościem i będą to miniaturki Dały mi raka. Wiem, że na to czekacie, moi drodzy. A więc do niedzieli, godzina 18. Na razie.